Nikt z samorządowców ani z mieszkańców powiatu ostrowieckiego nie sądził, że przyjęta pod koniec ubiegłego roku uchwała przywracająca obowiązujący już w poprzednich latach harmonogram pracy aptek w nocy oraz święta doprowadzi do zerwania ustaleń już po miesiącu. Tym bardziej, że według starostwa w ustalaniu takiego systemu pracy aptek uczestniczyła większość lokalnego środowiska farmaceutycznego. Odbyły się dwa spotkania prowadzone przez nasz Wydział Edukacji i Opieki Zdrowotnej z właścicielami aptek. Na 25 aptek, które funkcjonują w Ostrowcu, brało w nich udział 21, więc większość zdecydowana była obecna, było to z nimi konsultowane, były omawiane różne warianty dostępności do lekarstw w okresie nocnym i świątecznym i został opracowany taki, a nie inny harmonogram, który Rada Powiatu uchwaliła. Według uchwały przyjętej jednogłośnie i bez dyskusji, a także przy braku ze strony aptekarzy i jakiegokolwiek oficjalnego stanowiska zaprezentowanego radnym, każda z 25 placówek miała pełnić po kilka dyżurów miesięcznie. Wszystkie apteki uwzględniliśmy w tych dyżurach. Wypadało to w granicach około jednego albo dwóch dyżurów w miesiącu na przestrzeni roku. Zostało to zorganizowane w taki sposób, żeby jak najbardziej była to dostępność dla mieszkańców, a również jak najmniejsza uciążliwość dla osób prowadzących działalność apteczną. Po miesiącu funkcjonowania takich rotacyjnych dyżurów 15 właścicieli ostrowieckich aptek poinformowało starostwo, że odmawia pracy w nocy i święta. Powody takiej decyzji farmaceuci prowadzący apteki w naszym mieście postanowili przekazywać jedynie przez rzecznika z Wielkopolski, odmawiając równocześnie bezpośredniego kontaktu z lokalnymi mediami. Aptekarze z Ostrowca twierdzą więc, że harmonogram dyżurów nocnych i świątecznych został ustalony wbrew ich woli i narzucony przez urzędników. Potwierdzam to, co wiem od ostrowieckich aptekarzy, że starostwo zignorowało wszystkie uwagi aptekarzy i uchwaliło uchwałę zgodnie z własną wolą, a bez zgody tychże aptekarzy. I dlatego aptekarze, postawieni pod ścianą przez starostwo, a zostali postawieni w sposób nieprzyjemny dla każdego człowieka. No przecież wszyscy chyba rozumieją, że przy takim, wprost trzeba to powiedzieć, dyktacie, nie ma mowy o żadnym kompromisie, nie ma mowy o żadnym porozumieniu, jest tylko narzucanie woli ze strony starostwa. Mimo tego aptekarze przez ten miesiąc, czyli przez styczeń, dyżurowali zgodnie z tą uchwałą. W czasie tego miesiąca potwierdziły się wszystkie rzeczy, o których aptekarze mówili. Aptekarze twierdzą, że powodem ich odmowy pracy w nocy oraz święta jest nie tylko brak opłacalności. Ja wiem, że obywatelom, mieszkańcom powiatu to się może nie podobać, bo są przyzwyczajeni, czy byli przyzwyczajeni do tego, że mogli o każdej porze dnia i nocy wejść do apteki i sobie kupić cokolwiek. Natomiast kupowali cokolwiek w takich ilościach czy w takiej liczbie opakowań, że to się nie opłacało prowadzącemu tę aptekę. Nic się w tej materii nie zmieniło. No więc jak państwo sobie wyobrażają, że przymuszą aptekarzy do pracy? Przyłożą pistolet im do głowy? Zmuszą do ponoszenia kosztów, które w prostej linii, jak już wspominałem, będą prowadziły do bankructwa lub choroby lub śmierci pacjentów lub aptekarzy? Jeszcze raz powtórzę, to jest niewykonalne. W pełni solidaryzuję się z kolegami z Ostrowca, bo dokładnie rozumiem mechanizmy, które powodują taką, a nie inną decyzję. To także wystarczająca według farmaceutów dostępność do aptek w dni codzienne. Najdłużej czynna apteka w powiecie ostrowieckim jest do godziny 22. Przecież w tym czasie naprawdę większość potrzeb lokalnej społeczności jest zaspokajanych przez apteki. A państwo radni, czy tak jak pani mówi, społeczeństwo za ich pośrednictwem, bo ja to doskonale rozumiem, oczekują dodatkowej pracy ponad siły. Przecież to jest niewykonalne. Wróćmy do tych strażaków. Czy strażak kupuje wóz bojowy za własne pieniądze? Czy żołnierz kupuje broń i amunicję za własne pieniądze, policjant kajdanki, lekarz wyposażenie szpitale? Ale dokładnie tego państwo, czyli Rada Powiatu, oczekuje od aptekarza, żeby na własny koszt we własnych aptekach dyżurowała.
Najważniejszym jednak argumentem ma być zagrożenie zdrowia i życia pacjentów z powodu przepracowania aptekarzy. W poczuciu odpowiedzialności za dobre wykonywanie swojego zawodu, odpowiedzialności za zdrowie pacjentów oraz swoje, a być może także życie, bo rozmawiałem z panią wczoraj i wspominałem o sytuacjach, kiedy na dyżurach umierają lekarze. Aptekarze nie chcą dopuścić do tego samego. W związku z tym postanowili właśnie tak, jak postanowili, czyli 15 aptek sygnowało list o zaprzestaniu dyżurowania. Cały czas aptekarze podkreślają jedno. Ta uchwała jest nierealna, jest niemożliwa do wypełnienia i w prostej linii prowadzi do bankructwa aptek, a być może wcześniej do utraty zdrowia lub życia pacjentów oraz aptekarzy. Więc jeżeli ktoś chce zmusić aptekarzy do działań niemożliwych do wykonania, no to naprawdę realia są mu obce. I dlatego aptekarze podjęli taką, a nie inną decyzję, ponieważ w żaden sposób nie podlegają starostwu, ani nie są od niego zależne. Podkreślenia wymaga fakt również istotny i zrozumiały dla każdego przedstawiciela społeczeństwa, jak tu pani była uprzejma określić, że za tę dodatkową pracę, czyli w ponadstandardowych dniach i godzinach, starostwo nie zaoferowało nawet grosza wynagrodzenia. Aptekarze ustami swojego rzecznika podkreślają, że za pracę w nocy i święta nie dostają dodatkowych gratyfikacji choćby ze starostwa, a powoływanie się na poczucie misji jest według nich niestosowne. Jeżeli misją mogę zapłacić za leki, a etyką za prąd, to oczywiście można darmowo pracować, ale tak nie ma. Starosta w swoim oświadczeniu też wspomniał coś o misji aptekarzy. To ja oczekuję, żeby pan starosta zaapelował o tę misję do dostarczyciela leków, do hurtownika, ale również do producenta. Żeby zaapelował do dostarczyciela ogrzewania, prądu, usług telekomunikacyjnych do aptek, żeby zaapelował do tych pracowników aptek, którzy nie są farmaceutami. Niech pracują za darmo. No obudźmy się. Na taki diktum aptekarzy Starostwo Ostrowieckie, które nie ma żadnych prawnych możliwości do skłonienia aptekarzy do pełnienia nocnych i świątecznych dyżurów, skorygowało przyjęty wcześniej harmonogram. Uwzględniono w nim jedynie pracę tych 10 aptek, które z pracy poza zwyczajowymi godzinami nie zrezygnowały. Nie mamy jako powiat ostrowiecki możliwości decyzyjnych nakazania podmiotowi prywatnemu handlowania, czy też prowadzenia tej działalności w okresie nocnym i świątecznym. To są podmioty samodzielne i mają prawo do tego, żeby odmówić dyżurowania. My to przyjmujemy do wiadomości z racji naszych zadań jako powiatu. Opracowaliśmy harmonogram pracy aptek z uwzględnieniem tych podmiotów, które chcą dyżurować. Grupa ostrowieckich aptekarzy, którzy odmówili pracy w nocy i święta, zapowiada dodatkowo zaskarżenie uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego do Sądu Administracyjnego.